Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę problemem, którym się mówi, że jest to domena obecnych czasów. A nie jest to do końca prawdą oczywiście, tylko jakoś tak chyba lubimy demonizować nasze obecne czasy. Tak mi się wydaje. A temat, którym się dzisiaj zajmiemy, jest raczej takim drażliwym tematem, ponieważ dotyczy tragedii dziecka. Sami chyba przyznamy, że dosyć sporo jest tych historii obecnie, prawda? No i zazwyczaj, kiedy się słyszy takie historie, no to jest postać matki i konkubenta. Nie żebym jechała tutaj jakimiś stereotypami, no bo takie tragedie zdarzają się również w pełnych rodzinach. Ale mimo wszystko tak jakoś się utarło, że jak słyszy się o tragedii małego dziecka, to zwykle jest to matka i konkubent. No i powiem wam szczerze, że 100 lat temu wyglądało to podobnie. Bo oczywiście dawniej dzieci równie często wychowywane były nie przez swoich ojców i nie przez swoje matki. Śmiertelność była wyższa, więc kobiety często wychodziły ponownie za mąż. Zwłaszcza, że zwykle ci mężowie byli starsi od swoich małżonek. Dodatkowo bardzo dużo było przypadków ciąż pozamałżeńskich, gdzie tak naprawdę ojcowie gdzieś tam sobie byli, ale chyba nawet nie na papierze. Więc potencjalni nowi kandydaci na męża sprawowali opiekę nad nieślubnymi dziećmi swoich małżonek. Chciałabym więc dzisiaj wam przytoczyć kilka takich historii, które niestety okazały się tragiczne dla dzieci, które miały być tak naprawdę otoczone opieką. Oczywiście najgłośniejszą taką sprawą była sprawa Rity Gorgonowej, jednak jest ona tak rozległa, że moim zdaniem należy jej się osobny odcinek i to podejrzewam bardzo, bardzo długi, nawet kilkugodzinny, ale to kiedyś, bo chciałam się nad nim skupić tak dogłębnie, a nie zrobić tak po łebkach. Dzisiaj więc zapraszam na osobny odcinek, na kilka pomniejszych historii o okrutnych macochach oraz okrutnych ojczymach. A, no i oczywiście coś z tego, czego nie lubicie, czyli ostrzegam, że ten odcinek jednak będzie dla ludzi o mocnych nerwach. Wiem, że takich ostrzeżeń nie lubicie, bo raczej nikt wybitnie wrażliwy nie interesuje się zbrodniami, ale ja również siedzę na wielu forach i wiem, że zdecydowana większość wypowiada się, że te wszystkie sprawy dotyczące najmłodszych najbardziej was dotykają, dlatego postanowiłam, że lepiej jest was ostrzec. Na początku przeniesiemy się do Bydgoszczy. Był rok 1939 styczeń, czyli tak naprawdę tuż przed wybuchem II wojny światowej. Prasą wstrząsnęła wtedy tragiczna śmierć 4-letniej dziewczynki. Przy ulicy Szczecińskiej 10 w tak zwanych barakach mieszkała Irena Jankowska oraz jej mąż Dominik. Wraz z nimi mieszkała 4-letnia lub według innych źródeł 6-letnia Janinka Dejewska, która to była nieślubnym dzieckiem Ireny. W ich domu panowała bieda. Para wraz z dzieckiem mieszkała w małej izdebce w barakach. Dominik nie pracował. Rodzinę utrzymywała jedynie Irena. Jankowscy nie mieli również takiej zbyt dobrej opinii wśród swoich sąsiadów. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli, że para nie przykłada zbyt dużej wagi do wychowania małej dziewczynki. Zwłaszcza surowy względem niej miał być jej ojczym, Dominik. Ale podobno i sama matka jakoś tak nie bardzo przejmowała się losem swojego dziecka. Na początku stycznia 1939 roku Irena jak co dzień weszła do pracy. Zostawiła małą Janinkę pod opieką męża, jak to zwykle bywało. Ale ten dzień był inny niż pozostałe, ponieważ kiedy tego dnia wracała z pracy, jej mąż postanowił zrobić jej niespodziankę. Wyszedł jej na powitanie. Para wracała razem do swojego ubogiego domostwa, no ale kiedy przekroczyli próg domu, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Mała Janinka leżała martwa na twardej posadzce. Jankowski natychmiast wybiegł z domu, głośno wzywając pomocy. Dominik twierdził, że dziewczynka najprawdopodobniej musiała wypaść ze swojego łóżeczka i upadła tak nieszczęśliwie na twardą posadzkę, że straciła życie. Na miejscu pojawiła się policja oraz służby medyczne, które zabrały martwą dziewczynkę. Sekcja zwłok wykazała, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że dziewczynka była ofiarą maltretowania. Jej śmierć nastąpiła w sposób gwałtowny i przyczynić do tego mógł się tylko drugi człowiek.
Sąsiedzi po śmierci dziewczynki podejrzliwie patrzyli na Jankowskich, którzy udawali oczywiście głęboko zrozpaczonych. Kiedy w końcu do ich drzwi ponownie zapukała policja, sąsiedzi, jakby przeczuwając, w jakim celu mundurowi pojawili się u Jankowskich, rzucili się na Dominika i chcieli wymierzyć mu karę samosądu. Policja jednak zainterweniowała i na czas obroniła bezdusznego ojczyma przed wściekłymi pięściami sąsiadów. Aresztowany przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale twierdził, że nie jest on winny zbrodni, ponieważ do tego nakłaniała go jego żona. Wkrótce też i ona trafiła za kratki, oczekując na proces sądowy. Śledztwo oraz proces wykazały, że w domu Jankowskich od dawna dochodziło do takich dantejskich scen. I chociaż tak jak zwykle w takich sprawach bywa, to pojawiają się głosy, które potępiają rodzinę, ale również wśród bliskich znajomych i rodziny pojawiają się takie osoby, które starają się jakoś pokazać ich w dobrym świetle. Ale tak nie było w tej sytuacji. Tutaj wszyscy przesłuchiwani, całe otoczenie Jankowskich zdecydowanie zeznawali na ich niekorzyść. Według wszystkich świadków mała Janinka doznała w swoim życiu wiele cierpienia. Jej ojczym bardzo często ją karał i to w naprawdę nieludzki sposób. Jankowski nie tylko bił dziewczynkę tak, że ta traciła swoją przytomność, ale również rozkrzyżowywał ją na wiele godzin. Przywiązywał jej ręce i układał w pozycji Chrystusa na krzyżu. Kiedy dziecko umierało z pragnienia, odmawiał jej wody, a gdy była śpiąca, wybudzał ją na siłę i nie pozwalał zasnąć. Prawdopodobnie wszystko to dlatego, że nieślubne dziecko żony bardzo go drażniło. Irena Jankowska, co prawda, jak się okazało w śledztwie, nie przykładała ręki do tych czynów swojego męża, ale dawała mu takie ciche pozwolenie na bestialskie traktowanie dziecka. Prawdopodobnie działała ona pod wpływem zastraszenia przez Dominika, co było wysoce prawdopodobne, ponieważ Dominik miał opinię raczej agresywnego. No i żonę traktował również niezbyt dobrze, tak jak właśnie swoje nieślubne dziecko. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą wymierzył Jankowskiemu dość surowy, jak na tamte czasy, wyrok, ponieważ Jankowski usłyszał 12 lat pozbawienia wolności. I tutaj ja wiem, że dla nas ten wyrok jest oburzający, ale no tak jak wtedy było, przypominam, dzieci raczej nie były traktowane priorytetowo. Wiecie to raczej z moich poprzednich podcastów, a jeżeli nie, to oczywiście Was zachęcam do odsłuchania. Ale musicie mi uwierzyć, że na tamte czasy wyrok 12 lat pozbawienia wolności za pozbawienie życia kilkuletniej dziewczynki to naprawdę było sporo. Irena Jankowska, matka dziewczynki, jako współsprawczyni zbrodni usłyszała wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Ale nie tylko ojczymowie dopuszczali się takich okrutnych czynów względem dzieci. Czynili je również ojcowie, którzy uważali, że dziecko może nie być ich. Takim właśnie ojcem, nie ojcem był niejaki Stanisław Gawlik. Część źródeł donosiła, że był on mieszkańcem Warszawy, inna zaś, że Gawlik wraz z żoną Kazimierą mieszkał pod Skierniewicami. Pomimo tych małych nieścisłości co do miejsca zamieszkania małżeństwa, no to wiadome jest, że parze urodziło się dziecko, które właśnie w odczuciu Stanisława było owocem kazirodczego związku jego żony. Skąd takie podejrzenia? Prasa niestety nie sprecyzowała. Natomiast Gawlik bardzo wierzył w swoją teorię oraz zawzięcie próbował się pozbyć niemowlęcia, który w jego odczuciu był właśnie taką plamą na jego honorze. Już od pierwszych dni życia malucha jego ojciec, który za ojca się oczywiście nie uważał, znęcał się nad noworodkiem. Wykręcał mu ręce, nogi, szczypał, a nawet bił niemowlę. Chociaż wszyscy chyba wiedzą, że takie małe dziecko powinno pić jedynie mleko, Gawlik wpychał dziecku do buzi surowe śledzie, groch czy kapustę, mając nadzieję, że w ten sposób jakoś je otruje. Dziecko przeżywało takie katusze, ale niestety cierpiało z powodu ogromnych bóli brzucha, a matka nie była w stanie mu pomóc, gdyż Gawlik zabraniał żonie podchodzić do dziecka, wręcz przytrzymywał ją siłą. Kiedy kobieta wyrywała się do synka, ten ściskał jej ręce i kazał patrzeć na cierpienie malucha. Gdy niemowlak płakał z głodu,
Gawlik również zabraniał go karmić. Przytrzymywał wtedy Kazimierę tak, aby dziecko cierpiało z głodu jak najdłużej. Maluch, można powiedzieć, że cudem przeżył pierwsze miesiące życia, kiedy był tak nieludzko traktowany. Najprawdopodobniej udało się to dzięki temu, że Gawlikowa, kiedy tylko mąż nie patrzył, starała się należycie zająć nowonarodzonym synkiem. Kobieta początkowo miała nadzieję, że jej mąż się opamięta, że to tylko jakieś takie chwilowe zaćmienie umysłu, że mu przejdzie, że jakoś mu przetłumaczy, że jego wymysły są nierozsądne. Ale niestety jego agresja jedynie eskalowała z czasem. W końcu Gawlikowa, nie mogąc znieść zachowania męża, postanowiła poinformować o jego okrutnym zachowaniu opiekę społeczną, którą poprosiła o interwencję oraz pomoc, którą na szczęście otrzymała. Do domu Gawlików przybył opiekun społeczny, który zawiadomił lekarza o stanie dziecka. Niestety, w tej sprawie pomoc okazała się spóźniona. Dzień po badaniu lekarskim niemowlę zmarło. Według źródeł miało zaledwie 2 lub 4 miesiące. Autopsja dziecka wykazała zasinienia na całym jego ciele. Dziecko zmarło wskutek uderzenia w głowę ciężkim narzędziem. Sekcja wykazała złamanie kości nosowej, widoczny był również guz pod czaszką. Ale zanim dziecko zmarło, prawdopodobnie doznawało nieopisanego cierpienia, gdyż jego rączki oraz nóżki były złamane w kilku miejscach i to w różnym odstępie czasu. Sprawca tej okrutnej zbrodni został postawiony przed sąd. Usłyszał karę 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten został zatwierdzony przez sąd apelacyjny. W województwie małopolskim w roku 1936 mieszkał Albin Kutek wraz z żoną. Dokładna lokalizacja nie jest znana, gdyż dziennikarze w tamtych czasach bazowali raczej na przekładzie ustnym, no i zapisywali nazwę wsi w sposób bardzo różny, ale metodą takich prób i błędów udało mi się ustalić, że najprawdopodobniej chodziło tutaj o wieś Rzozów, która zresztą nadal istnieje po dziś dzień i jest oddalona o jakieś 20 km od Krakowa. Albin Kutek był takim dosyć znany policji rzezimieszkiem, który już nieraz stawał przed sądem za mniejsze lub większe przewinienia. Najczęściej były to kradzieże, chociaż oficjalnie był znany jako stolarz. Mężczyzna mieszkał wraz z żoną, jej 10-letnią córką Aleksandrą Pletniówną, która to była pasierbicą Albina, oraz wspólną córeczką Kutków, 4-letnią Marysią. Początkowo życie małżeństwa było udane, ale jak to zwykle w takich historiach bywa, z czasem zaczęło się wszystko komplikować. W domu Kutków zapanowała bieda. Albin utrzymywał rodzinę z drobnych kradzieży. Prawdziwą pracą się nie zhańbił, bo jak sam mówił, za 2 złote dziennie nie opłacało mu się pracować. Siedział więc w domu, a bieda do jego domostwa zaglądała coraz bardziej. Oczywiście im biedniej było, tym gorszy nastrój panował w domu. Koniec z końcem próbowała łatać jego żona, która wybywała z domu na całe dnie, tak aby codziennie na wieczór przynosić do mieszkania 80 groszy pensji. Najmowała się ona do prac polnych. Oczywiście powtarzam wam to w każdym podcaście, ale biorę pod uwagę fakt, że mogą tego słuchać osoby, które jeszcze nie znają historii, że wartość pieniądza była wtedy dużo mniejsza niż obecnie, ale ta zapłata, którą otrzymywała kobieta, i tak była taka dosyć nędzna, nawet jak na tamte warunki czasowe. Zazwyczaj kobiety pracujące fizycznie zarabiały wtedy około 32 zł na miesiąc, więc tutaj łatwo policzyć, że kobieta zarabiała dużo, dużo mniej. Oczywiście mężczyźni otrzymywali wtedy pensję niemal dwukrotnie wyższą, ale to już materiał na inną historię. Albin do roboty się nie garnął, a jego żona zarabiała grosze. W domu panowała dosyć spora bieda, a wraz z nią głód. Albinowi nie podobało się, że na ich garnuszku są do wykarmienia aż 4 osoby i nie trudno się tutaj domyślić, że najbardziej przeszkadzała mu pasierbica. Wkrótce mężczyzna zaczął władowywać na niej swoją złość, chcąc, aby dziecko zniknęło z ich życia. 1 lub 6 lipca, w zależności od źródła, Kutkowa jak co dzień wróciła do domu z pracy.
Cała ich czwórka mieszkała na jednej izbie, ponieważ druga była w tym momencie niewykończona. Ale tym razem okazało się, że jej mąż zamknął się z 10-latką właśnie w tej izbie obok. Kobieta, widząc zamknięte drzwi, dość poważnie się zaniepokoiła. No i szybko okazało się, że niestety nie bezpodstawnie. W drugiej izbie znajdowało się ciało jej córki noszące ślady pobicia. Albin próbował przekonać swoją żonę, żeby ta zawiadomiła odpowiednie służby, no i poinformowała je o tym, że ich pasierbica, jej córka, jego pasierbica dostała takiego napadu epileptycznego, który sprawił, że dziewczynka rzucała się po całym pomieszczeniu, a ostatecznie doznała tak wielkich urazów, że zmarła. No, plan idealny, prawda? Kobieta na szczęście jakoś zachowała resztki trzeźwego umysłu i nawet nie chciała słyszeć o jego planie. Gołym okiem widziała, że sprawcą tego czynu jest jej mąż i nie zamierzała go kryć. Utek starał się jeszcze zagrozić kobiecie, ale ta nic sobie z tego nie robiła. Powiadomiła policję. Zanim jednak mundurowi przybyli na miejsce, Albin Kutek uciekł z domu. Chciał najpewniej uniknąć aresztowania. Został odnaleziony 3 tygodnie później w Krakowie, ale nie poddał się bez walki. Zaatakował nożem funkcjonariusza policji, który przyszedł go aresztować. Na szczęście atak ten został udaremniony. Albin Kutek został odwieziony do aresztu śledczego. W trakcie śledztwa okazało się, że pod nieobecność swojej żony Kutek systematycznie znęcał się nad swoją pasierbicą w okrutny sposób. Karmił ją solą oraz pieprzem. Kazał pić benzynę, rozpuszczalnik, lakiery, farby oraz wiele innych trujących substancji. Kiedy dziewczynka wymiotowała, czemu ciężko się dziwić, ojczym karał ją za to uderzeniem młotka w głowę. Zimą sadzał ją przy rozgrzanym do czerwoności piecu, tylko po to, żeby już po chwili wygonić ją boso na dwór, na śnieg. Miał nadzieję, że dziewczynka dozna jakiegoś szoku termicznego lub rozchoruje się na tyle poważnie, że uda mu się jej pozbyć. Kutek też często rzucał dziewczynką o ściany, drzwi oraz bił i kopał Olę. Zdarzało mu się wkładać głowę pletniówny pod kanapę, na której potem siadał i przyduszał dziecko do podłogi. Czasem też zamykał dziewczynkę w komorze pod kuchnią, gdzie wpychał jej do gardła rybią głowę, najprawdopodobniej śledzia. W tym samym czasie jego własna córka, 4-letnia Marysia, nie doznawała z jego rąk żadnej krzywdy. Mama Marysia zresztą bardzo przysłużyła się sprawie. Początkowo jej ojciec nie przyznawał się do winy. Nie było też żadnych świadków, którzy potwierdziliby, co się stało tego krytycznego dnia. Kutek zapierał się, że nie wyrządził Oli żadnej krzywdy, a dziewczynka cierpiała na padaczkę, stąd jej obrażenia. Prawdopodobnie jego czyn mógłby mu ujść nawet płazem, ale pogrążyły go właśnie zeznania 4-latki. Mama Marysia zeznała, że jej tata porwał Olę na ręce, kiedy mama była w pracy, zaniósł do niewykończonej izby, zamknął wszystkie okna i drzwi, a potem długo bił jej siostrę długim kijem i cegłą. Zeznania 4-latki uzupełniło inne dziecko, 9-letnia koleżanka Aleksandry Pletniówny, Stanisława Putajówna. Dziewczynka zeznała, że tego dnia bawiła się z 10-latką na dworze. Kiedy Ola udała się do domu, tuż za nią podążył jej ojczym. W ręku trzymał gruby kij, który uciął w ogrodzie. Chwilę później z domu Kutków Stasia słyszała, jak jej koleżanka płacze i krzyczy. Tatusiu, nie bij, Olkę bardzo boli. Zbrodniarz wpadł więc przez dziecięce zeznania, które na rozprawie sądowej pokryły się zeznaniami dorosłych, czyli bliskich sąsiadów, którzy twierdzili, że byli oni świadkami okrutnego traktowania pasierbicy przez Albina. Część osób miała potwierdzić, że widzieli, jak ojczym daje Oli do picia benzynę i inne trujące substancje. Oskarżony oczywiście nie przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów. Początkowo Albin Kutek miał być sądzony w lutym 1937 roku, jednak jego obrońca powołał się na dziedziczne choroby psychiczne pojawiające się w rodzinie oskarżonego i złożył wniosek o badania psychiatryczne, które to miały potwierdzić albo wykluczyć chorobę psychiczną jego klienta.
Sąd, zatwierdzając wniosek obrony, przełożył rozprawę na czas późniejszy. Badania jednak wykazały, że Albin Kutek jest w pełni poczytalny i może odpowiadać za swój czyn. A tym samym proces ruszył ponownie w listopadzie 1937 roku. Niestety nie wiemy, jak na tą całą sprawę zapatrywała się matka obu dziewczynek. Kobieta skorzystała z obowiązującego prawa i odmówiła składania zeznań przeciwko swojemu mężowi. Z tego samego prawa skorzystała mała Marysia. Sąd oparł więc swój werdykt na zeznaniu dziecka złożonym wcześniej w toku śledztwa. Krakowski Sąd Przysięgłych uznał Albina Kutka za winnego popełnienia zbrodni. Chociaż oskarżonemu groziła nawet kara śmierci, mężczyzna, tak jak to w takich wyrokach bywa, usłyszał karę 12 lat pozbawienia wolności. Ale mówiłam wam na wstępie, że nie tylko ojcowie, ojczymowie byli tacy okrutni względem swoich przybranych dzieci, ale również czasami zdarzały się takie zbrodnie przybranych matek. Oczywiście najgłośniejszą sprawą takiej macochy była sprawa Rity Gorgonowej, o której wspomniałam na wstępie, ale zapewne niewielu z was wie, że była kobieta, która była przyrównywana do Gorgonowej, była nazywana przez prasę drugą Gorgonową lub drohobycką Gorgonową, ponieważ podobieństw w sprawach tych pań było bardzo dużo. A mowa tutaj jest o Annie Melczynowej. Kobieta poślubiła swojego męża Michała, gdy ten był już wdowcem. Jego córka była imienniczką jego nowej małżonki i liczyła wtedy dosłownie kilka latek. Z czasem para małżeńska dorobiła się również własnego dziecka, jakim był 2-letni synek Julian. Para mieszkała wraz z dziećmi we wsi o dość nieszablonowej nazwie Nachujowice. Wieś ta leży w odległości około 15 km od Drohobycza, który dziś jest częścią Ukrainy. Gospodarstwem zwykle zajmowała się Anna, gdyż jej mąż pracował jako taki najemny pracownik sezonowy w Borysławiu, który to był oddalony od Nachujowic o niecałe 15 km. 17 października Melczynowa pojawiła się z samego rana u swoich sąsiadów, państwa Chrunów. Zapłakana opowiedziała im o tragedii, jaka rozegrała się w ich domu tej nocy. Jej pasierbica została przygnieciona 100-kilogramowym workiem z nawozem. Poprosiła sąsiadów, aby zaopiekowali się małym Juliankiem, aby ona mogła udać do Borysławia i zawiadomić swojego męża o nieszczęściu, jakie jej spotkało. Sąsiedzi oczywiście zajęli się chłopcem, choć niektóre fakty w historii kobiety trochę ich zdziwiły. Wedle jej słów, wieczór wcześniej dziewczynka położyła się spać z młodszym bratem na piecu. W nocy musiała wstać i nie zauważyć worka leżącego na ławie przy piecu, który spadł na nieszczęsną i przygniótł ją do ziemi. Anna Melnyczyn miała spać tak twardo, że nic nie słyszała. Kiedy obudziła się nad ranem, chciała wyjść na podwórze. W chacie było jednak nadal ciemno. Idąc, potknęła się o worek i upadła. Zaświeciła więc lampą i zauważyła, że jest to worek ze sztucznym nawozem, który został przywieziony przez jej męża jakiś czas temu, a pod workiem leży jej pasierbica. Anna wyciągnęła dziewczynkę i ułożyła ją na ławie. Zamiast jednak wezwać pomoc, jakoś zawiadomić lekarza czy kogokolwiek, kobieta spokojnie poczekała, aż jej syn się obudzi i dopiero, gdy zrobiło się już widno, zaprowadziła go do sąsiadów. Nadal jednak nie wezwała do dziewczyny żadnej pomocy. Jak sama potem stwierdziła, nie poinformowała ona nikogo o stanie dziewczyny, gdyż była bardzo przestraszona tym wypadkiem. Przejęty był również ojciec dziewczyny, który oczywiście po otrzymaniu tak druzgocącej wiadomości postanowił czym prędzej udać do domu. Niestety, kiedy przybył do Nachujowic, ciało jego córki było już od dawna zimne. Michał Melnyczyn zaczął czynić przygotowania do pochówku dziewczyny, ale chwilę później musiał je jednak przerwać, gdyż do policji państwowej w Uniatyczach wpłynęło zawiadomienie, że ciało ośmiolatki nosi ślady pobicia. Policja wszczęła więc śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki. Śledczy stwierdzili rany na rękach, nogach oraz głowie małej Ani.
Z tyłu głowy widać było dwa duże rozcięcia, a twarz była zasieniona. Zarządzono więc sekcję zwłok dziecka, którą przeprowadziła doktor Mielańska. W swoim raporcie kobieta stwierdziła, iż całe ciało dziewczynki nosiło ślady mniejszych lub większych urazów. Dwie rany z tyłu głowy zapewne zostały dokonane jakimś tępym narzędziem i rany te były przyczyną utraty dość znacznej ilości krwi. Pozostałe rany, które doktor odnalazła na ciele ośmiolatki, były zadane ręką lub również jakimś tępym narzędziem. Jednocześnie lekarka wykluczyła, aby jej zdaniem worek z nawozem był przyczyną śmierci małej Ani. Gdyby ciężar upadł na plecy dziewczynki i przygniótł ją twarzą do dołu, najbardziej ucierpiałby nos dziewczynki, który tutaj nie nosił żadnych śladów ani złamania, ani skrzywienia. Nawet gdyby dziewczynka upadła bokiem, no to któryś z jej policzków nosiłby ślady urazów lub jakichś takich otarć, których tutaj nie było. Były za to wspomniane wcześniej dwie rany głowy, jedna z tyłu czaszki oraz jedna na czubku głowy. Niemożliwe jest, aby powstały one na skutek upadku i przygniecienia przez worek. Dodatkowo, gdyby 100-kilogramowy wór przygniótł wątłe ciało ośmiolatki, no to najprawdopodobniej można by było zaobserwować uszkodzenia miękkich organów znajdujących się w klatce piersiowej, takich jak płuca, których tutaj nie stwierdzono. Według opinii lekarskiej przyczyną śmierci Ani był szereg urazów zadanych w głowę tępym narzędziem. Opinia ta pokryła się z zeznaniami, jakie policji udało się uzyskać od jednego z sąsiadów Melczynów. Opowiedział on w śledztwie, że tego krytycznego dnia widział, jak Melczynowa bije swoją pasierbicę rękojeścią motyki. Dziewczynka miała mocno płakać i krzyczeć. Mężczyzna miał wtedy zainterweniować i zwrócić uwagę swojej sąsiadce, ale ta tylko obruszyła się i odpowiedziała, że jak mu się nie podoba, to może sam wziąć małą na wychowanie do siebie. Ale jednak uwaga sąsiada przyniosła jakiś skutek, nieduży, co prawda, bo nieduży, ponieważ Anna miała wtedy zabrać pasierbicę do domu, zamknąć drzwi i niestety najprawdopodobniej nadal okładać dziewczynkę, tym razem z dala już od wzroku świadków. Tak przynajmniej wywnioskował zeznający mężczyzna, ponieważ z domostwa dochodziły odgłosy krzyków dziewczynki. Niebawem jednak wszystko ucichło. Ślady odnalezione na miejscu zbrodni również przemawiały na niekorzyść Melczynowej. W domu odnaleziono ślady krwi na piecu, a za domem, w krzakach, odnaleziono podartą, zakrwawioną koszulę, w której mała Ania była ubrana przed śmiercią. Zauważono również, że ubranie macochy było świeżo wyprane. Kobieta próbowała się tutaj wykręcać. Mówiła, że ślady na piecu to nie krew, to jest kałm jej młodszego dziecka. A nawet jeżeli tam są jakieś domieszki krwi, no to ona nie wie dlaczego. Twierdziła też, że nie prała swojego ubrania. Jest ono mokre, oczywiście, ale jest takie dlatego, że spał na niej jej syn i być może po prostu zmoczył się w nocy. Krew na ubraniu małej Ani tłumaczy tym, że dziewczynka posiadała na ciele wiele strupów, które pękały. Stąd też miały być przesiąknięte krwią rękawy. Nie potrafiła jednak wytłumaczyć, co zakrwawiona sukienka pasierbicy robiła w krzakach. Cała historia bulwersuje prasę, która jeszcze nie tak dawno, przypomnijmy tutaj, żyła zbrodnią w Brzuchowicach, gdzie swoje życie straciła Lucia Zarębianka. Cała sprawa była bardzo podobna do sprawy Lity Gorgonowej, zwłaszcza kiedy okazało się, że Anna Melnyczyn jest w końcówce ciąży i z aresztu więziennego została przetransportowana do szpitala w Drohobyczu, gdzie po 2 dniach od aresztowania, czyli dosyć szybko, wydała na świat zdrowego chłopca. Podobnie miała się sprawa z Gorgonową, która również do aresztu śledczego trafiła właśnie w stanie błogosławionym i tam urodziła córeczkę Ewy. Ale to nie były wszystkie podobieństwa. W obu tych sprawach podejrzanymi o zbrodnie były macochy dziewcząt. Sprawy były sprawami poszlakowymi. Oba morderstwa zostały dokonane pod osłoną nocy, bez żadnych świadków. Cała ta historia od razu zaczęła więc wzbudzać w ludziach podejrzenia co do żony Michała Melnyczyna.
Sam Michał mówił, że on sam raczej nie zdziwiłby się, gdyby jego żona była odpowiedzialna za tą śmierć, gdyż od dawna wykazywała ona agresywne zachowania. W dwudziestoleciu międzywojennym metody wychowawcze zdecydowanie odbiegały od naszych standardowych metod teraz, ale to, co wyprawiała jego żona, wołało o pomstę do nieba. Według słów Michała od dawna nieludzko katowała pasierbice. Okoliczni mieszkańcy wsi co rusz upominali kobietę, ale ta zdawała się nic z tego nie robić. Jej agresja nie skupiała się jedynie na dziewczynce. Jej mąż, Michał Mylnyczyn, zeznał, że i on był ofiarą jej zachowania. Raz nawet w napadzie szału kobieta miała się rzucić na niego z siekierą. Jego słowa potwierdzili sąsiedzi, którzy zeznali, że nieraz widzieli, jak kobieta bije Anię. W śledztwie ustalono, że narzędziem zbrodni najprawdopodobniej była właśnie motyka, a dokładniej mówiąc jej rękojeść, co zgadzałoby się tutaj ze śladami urazów na głowie dziewczynki. Założono, że właśnie te rany były śmiertelne, a worek z nawozem został położony na martwą już dziewczynkę w celu upozorowania wypadku. Zgadzałoby się to z faktem, iż kobieta została dzień wcześniej zauważona przez sąsiada, jak właśnie motyką wymierza ciosy ośmiolatce i najwyraźniej swojego aktu nie przerwała po zamknięciu drzwi. Świadczyły o tym nieludzkie krzyki dziewczynki, jakie słyszał świadek. Chwilę później, przypominam, hałas ten ustał i najprawdopodobniej był to moment, w którym dziewczynka straciła swoje życie. Kobiecie wróżono proces doraźny, jednak ostatecznie oskarżona została postawiona przed sądem okręgowym w Samborze w czerwcu 1934 roku. Drohobycka Gorgonowa usłyszała wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Jej niedawno narodzone dziecko najprawdopodobniej trafiło do Michała Mylnyczyna, którego zdjęcie najprawdopodobniej teraz widzicie właśnie w miniaturce. Jest on tam razem ze swoim starszym synem Julianem. Niestety nasze dzisiejsze historie, chociaż były opisywane w prasie, to nie zawierały większości zdjęć i nie mam ich zbyt wiele, żeby wam pokazać, ale to co mam, to wam wrzucę oczywiście na Instagrama albo na grupę facebookową. Dodatkowo mam też mały bonus dla wspierających kanał, więc zamieszczę wam też dodatkowe zdjęcie w karcie społeczności. Niedługo szykuję dla was nową serię, pytałam już się was o to, co o tym sądzicie. I duża część z was była entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu, a mianowicie chciałabym wam przedstawiać takie tragedie dwudziestolecia międzywojennego, w których ludzie tracili swoje życie niekoniecznie z rąk innych ludzi. A mam tutaj na myśli oczywiście jakieś wielkie tragedie dwudziestolecia międzywojennego, jak chociażby największe polskie tornado, które oczywiście przeszło przez Polskę właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Mam nadzieję, że ta seria również was zainteresuje, ale fanów kryminałów oczywiście tutaj próbuję uspokoić. Nie martwcie się, ja nie przestaję nagrywać o sprawach kryminalnych. To oczywiście jest mój priorytet. Tamte sprawy są po prostu takimi sprawami pobocznymi, bo powiem szczerze, że jak się w tym siedzi i się czyta o tych wszystkich sprawach, zwłaszcza takich jak dzisiaj, no to niestety czasami głowa potrzebuje jednak odpocząć od tego wszystkiego i zająć się troszeczkę bardziej lekkim tematem, o tak bym powiedziała. Ja wam oczywiście wszystkim dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.